Hej, cześć, witajcie moi drodzy, z tej strony Skorpio i to jest już 10 odcinek z Wiedźmina 2 Zabójcy Królów. 10. A dopiero jesteśmy w Lotsam. Nie wiem, co to będzie za 20 odcinków. Miejmy nadzieję, że będzie lepiej. Jakieś misje, bo w ogóle jestem pusty, bez misji. Malena, Keiran. O, mamy wykonane to zadanie. Kłopoty z trollem. Poszukalibyśmy tej Maleny. Ach, chwila. Kto mi napisał? Ten najdawniejszy mój widz. Od początku właściwie napisał mi. Czy dziewczyna może zostać wiedźminem? Kurczę, ja patam. Żebym zagrał sobie w kości. Takie jakby wyzwanie. Ale to chyba będę musiał pójść do Rzegoty. Cześć, gdzie ta Rzegota będzie? Chyba tutaj. No suwaj się! Bo chciałbym tą głowę trolla. Trolicy, przepraszam. O, jest nasz Rzegota. Chciałbym zagrać w kości. Z byle kim nie gram. Jak się dowiem, że coś umiesz, to może dam ci szansę. Aha. Czy nie zagrasz ze mną? Ty, chuja się ty. A idź ty w pizdu. A już kurczę, myślałem, że zagram sobie. Co za szmaciarze. A idźcie mi z nimi. Dobra. Napisał mi w komentarzu, żebym poszedł do karczmy. Tak, do tej karczmy. I zmierzył się w grze kości. Zaraz pójdziemy do tej karczmy. Przyjmiemy to wyzwanie. O ile nie pomylę tej karczmy. Pewne pytanie. Nie ma. Co taki wiedźmin Maciego Gamrat? Nie wiem, co oni tam pieprzyli, ale mnie to nie obchodzi, szczerze mówiąc. Ale jeżeli mają się rozgrywać o kości, to chyba trzeba zejść niżej. I tutaj pewnie będzie co grać. O, widzę, że tutaj się napieprzają ładnie. Witam. No, witam. Odmieniec. Ty. Na słówka to ty uważaj. Zatańczymy, biały misiu. Tylko bez żadnych awantur. Dobra, ciebie już tu widziałem. Ciszej. Czy ja dobrze widzę? Wiedźmin Geralt. Yo. O co chodzi? Kuzyn z Wyzimy opowiadał, że nieźle grasz w kości. O, proszę. Gra. Jak się rozniesie, że mamy dobrego gracza, to może ściągną lepsi i stawki będą większe. Jakby przyszedł taki Einar Gausel czy Rzegota, to mistrzowie. Aha. To jak? Grasz? No pewnie, zagram. Jasne. Świetnie. My tu gramy dla zabawy, ale Zyndram ma się za mistrza. Nie gram z byle kim. Pokaż, co potrafisz, to kto wie. Dobra, z Bentkiem zagramy. Może z tobą wygram, Wajzo. No kurde, trzeba dobrze tymi kośćmi zarzucić. Tak, żeby wygrać. Dajmy 8. Aha, dobra. O, wygrana, dziękuję. Miałeś szczęście, ale chętnie się odegram. Dobra, teraz Zyndram. A nie. Może jeszcze Bendek. Gramy? Z tobą to się ja już tutaj odegram, spokojnie, kolego. Gówno mnie interesi to, że tracę kasę. I tak sobie to nadrobię, spokojnie. Ajajaj, no wygraj to, wygraj! Jest! Ubiłem cię, szmaciarzu. Wygrałeś. No i co? Smutno ci? Dobra, teraz. A teraz Ben Zyndram. Co? O, co? W kości. To co? Gramy? Ciebie ubiję za pierwszym razem. 12-0 dla ciebie, to jest po prostu masakra. Ja cię chcę pojechać, mnie to nie interesuje. Obyś zginął marnie, ty kurcze.
szlachetko z czapeczką wydała. Jeszcze raz. Jest! Teraz wiedziałem, że będzie odpowiedni moment. Wygrałem. No i co? Nie. Spróbuj z Einarem Gauselem z dzielnicy rzemieślniczej. Jak z nim wygrasz, może nawet Żegota się z tobą zmierzy. No. Dzięki. Zajebiście. Spieprzamy stąd. Jezu, ile ja tu musiałem siedzieć, żeby tego jednego małego Sknerusa, właściwie trzech Sknerusów, ograć. Masakra totalna. Dobra, teraz do Einara Gausera. Gdzie ten frajer jest? Einar Gausel. Chwileczkę, mamy jakieś w ogóle zadania nowe? O, pokorowa. Szast. Kurde. Nie mogę sobie chyba bardziej przeczytać już. Dobra. Trzeba się zmierzyć z tym krasnalem. Ja wiem, gdzie ten krasnal siedzi, przebywa. Wiedźmin idzie. Myślisz, że się zgodzi? W tym budynku jest. Ogramy chłopaczka. Gdzie on jest? O, trochę orenów. Gasimy światełko. No teraz to ja sobie mogę tu straty nadrobić, kradnąc orenki. Ale jego tu nie ma. Właśnie w tym problem. Dobra. Wziąłem, co mi się należało. Ale szukam Einara Gausela. Jak go nie znajdę w tej chwili... zasłaniasz mi tym swoim brzydkim brzucholem. Pozdrawiam. Gdzie ten Einar Gausel? On to nie jest. Jezu, gdzie on jest? O, to chyba on, nie? Czekaj, to musi być Einar Gausel. Tylko on nie chce ze mną rozmawiać, właśnie w tym problem. Ale wiem, że to jest on. Ja rozpoznaję jego pusty łeb. A jednak to nie jest on. Co za pech. Dobra, widzę, że Einar Gausel jest tam. Nawet mi wskazuje. Nie lampiłem się tam wcześniej, dlatego wiecie, wolałem sobie szpędać się. Ale widzę, że tam jest. Kolego! Tu, pozwolisz, dom. Że rzucę okiem na... Dobra, gramy w kości. To gramy? Ciebie ogram, bo jesteś tak mały. Wow, ile kasy mi przybyło. Zajebiście. Nadrobiłem straty. I aby mi się fortuna szczęściem zakręciła. Kurde, ogram tego śmierdzącego, pustego krasnala. Dziesiątkę. No, jeszcze postawił 3, bo mu było mało. I teraz to przegram. Wiedziałem. Wygrałem. Chcę się odegrać. No właśnie, odegram. Pozwolisz, się. Że... W kości gramy. Dziesiątkę stawiasz mi tu, Geralt. Teraz w drugą stronę zarzućmy. O Boże, jak tyś to w ogóle rzucił? No i przegrałeś to już, bo ci brakuje jednej kości. Jezu, on musiał podbić 8, jeszcze tak dużą stawkę. No i przegrana, znów mnie ograł. Wygrałem! Kurde, wkurza mnie. Pozwolisz. Takie coś. Chcę to wygrać. Dobra, podbił se. A co mnie to interesi? Rzuciłem delikatnie. Może będę miał szczęście, jak będę delikatny. Dobra, 8. On podbił 6. I znowu przegrana. Kurde! Wygrałem! No, się nie ciesz za długo. Pozwolisz. Nie ciesz się za długo, bo ja cię tu rozgromię. Kanalio, już 3-0. Nie podbił, ale wręcz postawił zakład. No kurde, ubiję cię. A on musiał dać 8. No i znowu przegrana. Kurde, ile ja już straciłem? Prawie stówkę. A on na tym zarabia. Pozwolisz. Śmierdziel. Jeszcze raz. Ja się nie bawię tak. Ja chcę osiągnąć to. O, to było może ładne zagranie. Może jakoś mi to pójdzie. No, musiał podbić stawkę.
oj, oj, coś ci nie poszło. Jest, wygrałem, bitch. No, stąd poszło szybciej. No i dobrze ci. A kto chciał? Żegota. Dobra, do Żegoty. Jest, ostatni frajer, z którym mogę jeszcze wygrać. Bez żadnych numerów, dobra. Fagas już się podda. Ja to widzę. I chciałbym, żeby ta Żegota przegrała ze mną za pierwszym razem. Białowłosy. Morda tam. O, idzie napakowany, kurde, z mieczem, jakby miał mnie zabić. Tak przynajmniej wyglądał z pozoru. Nie, zapierdalam jak dyliżans. O. Każdy by tak powiedział, że zapierdala jak dyliżans. Jep. No przechodź przez te wrota do Żegoty. Ogramy go po prostu i skończymy odcinek. Dzisiaj będzie taki odcinek bardziej typu hazard. A w następnym powinniśmy już coś bardziej, wiecie, zrobić. Dzisiaj nie ma walki, dzisiaj wyjątkowo. No poza tą bójką w karczmie, gdzie Vernon Roche po prostu mi zabił jakiegoś gościa. Dobra, Żegota, twoja kolej. Chciałbym zagrać w kości. To gramy? Pewnie. Na co mi ta trawa? Żeby poprawiała mi klimat? Chyba was posrało. Dobra. Pięknie zarzucił kośćmi. Może będę lepszy. A dajmy 7. On podbił 2, no to słabo. Ale on i tak wygra. No, wiedziałem. Skąd ja to mogłem za wiedzieć? Za cienki jesteś, jasne. Zobaczymy, zobaczymy. Nie chciałbym bądź taki pewniak. Nie bądź taki pewniak, Hojraku. Podbił 1 stawkę. Trzeba cię ubić, świnio, bo nie wygrasz, nie. O, dał tylko 1. Nic, przegrana. Za cienki. Kurde, zamknij to mi japę. Chciałbym za to gramy? Kurde, dałem 10. Może teraz mi się poszczęści, nie? Znów straciłem hajs. Za cienki. Boże. Ile już to razy? 500? Czy 3? Da, no raczej 3. Zarzuć mocno tymi kośćmi, tylko tak, żeby ci się nie zaturlały. No, też musiał podbić mocną stawkę. No i znowu przegrana. Za cienki jest. Kurde, twój ryj wszystko mówi za siebie, więc czuję, że teraz możesz przegrać. Dajesz 10 pełną. Teraz mocniutko rzuć tymi kośćmi, dobrze. Się ładnie przeturlały. Dajesz pełną stawkę, on tam najwyżej dobije. No i znowu przegrałem, kurde no. Za cienki. Ubiję cię wcześniej czy później. Uwierz, że nadejdzie ten dzień, w którym wielki Żegota, który ma ze sobą głowę trola, trolicy, przepraszam, przegra to. A ja straciłem kość, więc teraz to przegram. Hych. Kurde, widzę, że postawia poprzeczkę. No i przegrana, wiedziałem. Za cienki jest. Mhm. Ty. Jeszcze gramy do końca. Dopóki mi się hajs z kieszeni nie wyleci. Czekajcie. Fajnie. Jep. O kurde, za bardzo mi się rozleciały. Chciałem jakoś to, wiecie, sprezentować. No i kurde, 6-9 i pech. No, wiedziałem. Za cienki jesteś. Kurde. I jeszcze raz. Gramy do końca. Dopóki mi się hajs nie skończy. O. Może teraz mi się uda. Może teraz ten fart się do mnie uśmiechnie i go ubije. Nie, nic nie poszło. Kurde! Za cienki jesteś. Boże, jakbym ci te ślepia w końcu powydubał, to bym to już wygrał dawno. Jep. Nie, to było za słabe. To było za słabe, więc
Nie mam co się łudzić, żebym ja to wygrał. Przegrana. Kurde, nie wiem jak on to robi. Za cienki jest. W dalszym ciągu nie wiem jak on to robi. No, chcę go w końcu pokonać. Kiedy mam cały hajs, nie pokonam go, bo przegram. No i znowu to wygra, bo fajnie rzucił. Marnuje cały hajs. Za cienki. Czekaj, najpierw pohandlujmy. Muszę coś jeszcze posprzedawać, bo ja normalnie będę, kurde, w kryzysie. A sprzedam jeden mutagen. Jeden taki mutagen. I jeden taki. No, i sobie nadrobiłem straty. Chciałbym za. Wiem, jestem głupi, ale hajsu potrzebuję. Bo mi go znowu zabrakło. A to jest tylko gra, więc... Nie miejcie do mnie żadnych żalów i pretensji, że sprzedaję byle co. Co nie było byle czym. Czekaj. Kurde. O, w końcu. No, dziękuję. Dobry jesteś. Masz swoje pieniądze. Dziękuję. Okej. Ta, może jakieś pułapki. Słyszałem, że handlujesz pułapkami. Owszem, i nie tylko. Wolałbym coś innego niż pieniądze. Dobrze, wybieraj. O, jest głowa trolicy. Chcę głowę trolicy. O, pięknie. I tą głowę trolicy teraz idziemy oddać samemu trollowi. Tak, idziemy do trolla. Zanim skończymy odcinek, dostanie swoją nagrodę, a my stąd po prostu pójdziemy. Odcinek dzisiaj będzie nieco dłuższy, albo tam, nie wiem, powycinam te momenty, gdzie przegrywałem, żeby po prostu odcinek nie był za długi. Wiecie, o to takie dłuższe odcinki nie mają sensu. Więc o, loading. Jest, mamy tutaj tereny trollów. A on, widzę, że jeszcze nie naprawił tego mostu. Co za frajer. Dobra. Do trolla. Trollu, dzień dobry. Bo coś wrócił. Znalazłem głowę twojej żony. O ja bala. Nigdy nie zapomnę. Nagrodę dam. Jaką? Schemat zbroja łowcy. Wow. Aleś ty hojny, trollu. Zobaczymy, co trzeba zrobić, żeby w ogóle zrobić zbroję łowcy. 14. O, ho, ho, idziemy robić tą zbroję łowcy. Nie ma co. Zrobimy sobie ją i kończymy odcinek. Mam już dość chodzenia w tym gównie. Chociaż i tak uważam, że jest lepsza, ale mógłbym coś nowego założyć na siebie. Zbroja łowcy. Dobrze, czyli mój widz po raz kolejny mnie, jakby to powiedzieć, ułatwił życie, wygrywając w pokera. Czekajcie, gdzie sobie mogę wykonać takie rzeczy? Chyba u Żegoty mogę. Spróbuję przynajmniej. Ja pierniczę. Zamknij tam japę. Szukacie czegoś, wiedźminie? Czekaj, kogoż ja to chciałem, tak. Pójdę do Żegoty. Może on może mi pomóc w wytworzeniu. O, jest, wykonaj dla mnie przedmiot. Zbroja łowcy. Jep. O, jest, zrobione. Dobra, trochę hajsu nam poszło. Ekwipunek i zbroja łowcy. Zakładamy. Zakładamy w tej chwili. Cudo. Jep. Co to cudo nam ma? 10 zbroi, zajebiście. Redukcja obrażeń od magii plus 3%. Odporność na podpalenie 30%. Odporność na krwawienie 30%. I odporność na truciznę 30%. Zajebisty pancerz. Rzadki co najlepsze.
A mamy jakieś, nie wiem, ulepszenie? Nie wiem, o, krasnoludzkie ulepszenie. Sobie nałożymy tego pancerza. Zajebiste. A z tego, czekaj. Nie, już nie zdejmę. Szkoda. A chwileczkę, Żegota, masz jakieś, nie wiem, wzmocnienia? O, ulepszenia zbroi, tylko kurde, nie wiem, czy mnie będzie stać, tylko najpierw posprzedaję te gówna. O, może już będzie mi na coś starć. Czekaj, jeszcze Geralt może coś ma do sprzedania. O, może tą kurteczkę? Jep, dobra, sprzedana. Co mnie tam? Będę teraz nosił co innego. O. Też sprzedamy, sprzedamy, wszystko sprzedajemy, co nam niepotrzebne. O, przynajmniej mi się te zachowały mutageny. No bo z tego względu, że no, nacisnąłem F9 i mi po prostu wczytało autosave. I kurczę, straciłem te postępy. Embryon Endriagi. Sprzedamy to gówno, bo mi się chyba w ogóle nie przyda. Troszeczkę tego, okej. Okay. Dobra, myślę, że starczy takiej zabawy. O, serca nekery. Jep, tak żeby do stówki chociaż dobić. Jest, no, już starczy, spokojnie. Utwardzenie z mld, okej. Jep, dobra, starczy. Żeby sobie ulepszyć na fulla. Jep, dobrze. Kurde, zdejmujesz mi buty. Jezu. Wkurza mnie to, właśnie taki coś mnie wkurza. Jep, ale ulepszamy i mamy na fulla naszą zbroję łowcy. Jest, pięknie, zajebista. Po prostu megusta, normalnie. Dobra, mamy nasz pancerz. Nie ma kapturu, co prawda, ale w końcu, chociaż bez kapturu. To dziękuję wam bardzo za obejrzenie 10 odcinka z Wiedźmina 2 Zabójcy Królów. Zrobię zapis. Jeżeli wam się spodobał odcinek, nie zapomnijcie ocenić, skomentować i zasubskrybować. Trzymajcie się, na razie, yo!